odrobinę będę kontynuował myśl, którą rozpoczął pan poseł Arkadiusz Czartoryski. Często spotykamy się ze stwierdzeniem, że życie nie zna próżni. Miejsce prawdy wypełnia wtedy pustkę, po prawdzie wypełnia fałsz. Bo jakże inaczej nazwać to, co dotyka nas w przypadku zbrodni katyńskiej? Przez wiele dziesiątków lat prawdy nie było. Cały czas miejsce tej prawdy wypełniał fałsz, obłuda, manipulacja. Podobnie jest z katastrofą smoleńską. 5 lat obchodziłem się 5. rocznicę katastrofy smoleńskiej i w dalszym ciągu nie ma jednoznacznej wersji wydarzeń, choćby wydarzeń. Ciągle nie mamy najważniejszego dowodu tej katastrofy, wraku samolotu. A popatrzmy, co wydarzyło się z wrakiem samolotu malezyjskich linii lotniczych. Jak szybko trafił na teren Holandii, skrzynki, czarne skrzynki również. Ufam, że w niedługim czasie doświadczę ja i Państwo, że rzetelna prawda będzie też moim udziałem Państwa i te tragiczne wydarzenia, które w jakiś sposób są ze sobą związane, ujrzą rzetelną prawdę. Ufam też, proszę Państwa, że choć obca ziemia, ale z miłością, jak najlepsza matka, tuli szczątki poległych, a ich nieśmiertelne dusze promienieją w blaskach Bożego miłosierdzia. Z całego serca w imieniu samorządu miasta chciałbym podziękować naszym zacnym i drogim kapłanom za to, że są obecni wszyscy. Wszystkie parafie są reprezentowane na dzisiejszej uroczystości, za obecność wczoraj. Dziękuję za krzepiące słowo, za Eucharystię, za modlitwę za zmarłych. Dziękuję też za błogosławienie nam żywym. Dziękuję parlamentarzystom za obecność dzisiaj razem z nami. Dziękuję panu staroście za obecność. Dziękuję pocztom sztandarowym. Dziękuję bardzo niestrudzonym weteranom za waszą obecność, że pomimo dostojnego wieku i kruchego zdrowia jesteście niezawodnie razem z nami. Dziękuję Stowarzyszeniu Sympatyków V Pułku Łanów za też niezawodną obecność. Dziękuję panu przewodniczącemu Rady Miasta wraz z radnymi, że też są dzisiaj obecni i oddają cześć poległym. Dziękuję harcerzom, młodzieży, przedstawicielom instytucji, szkół i organizacji, dyrekcji i uczniom Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Dziękuję przedstawicielom służb mundurowych, wojska, policji, straży miejskiej, straży Państwowej Straży Pożarnej. Każdemu z osobna Państwu dziękuję za obecność dzisiaj.